RDC. No i odpowiada na moje pytania nasz gość. Sobie w przerwie porozmawiałyśmy. Mam nadzieję, że to wszystko nam zaraz ciekawie powie. Klaudia Sosnowska, koszykarka, zawodniczka Polonii Warszawa, medalistka Mistrzostw Europy w koszykówce 3x3 i najpopularniejszy sportowiec Warszawy w plebiscycie na najlepszego sportowca Warszawy. Zacznijmy od tego sukcesu poza boiskiem, czyli chodzi mi dokładnie o plebiscyt właśnie sportowca Warszawy. Czy to było dla ciebie zaskoczenie? Czy liczyłaś, że kibice wybiorą właśnie ciebie? Powiem szczerze, że było to dla mnie przemiłe wyróżnienie, bo był tak naprawdę to moja taka pierwsza nagroda niezwiązana do końca z koszkówką, że zostałam wybrana najpopularniejszym sportowcem. Sama na siebie nie głosowałam. To jest za bardzo mikrofonu. Okej. Okay. To jest za bardzo o tym plebiscycie nie rozgłaśniałam. Natomiast znając tutaj społeczność całą SKK Polonia plus też ludzi z mojej pracy, zdawałam sobie sprawę, że może przyjść to miłe zaskoczenie i właśnie to wyróżnienie, że zdobyłam tą nagrodę. A dlaczego jesteś taka skromna i tego nie rozgłaśniasz? Widzę, że mało cię w mediach społecznościowych, co jest teraz dosyć popularną platformą, jeżeli chodzi o kontakt z kibicami. Dlaczego? Powiem tak. Dla mnie liczą się sukcesy i jakby ten medal na Mistrzostwach Europy, który zdobyłyśmy z dziewczynami, było takim największym moim dotychczasowym sukcesem i nie chciałabym, żeby to była jednorazowa przygoda, tylko właśnie to nas nakręca i napędza do tego, żeby pracować ciężko, żeby to były kolejne medale przed nami. Są jeszcze duże imprezy i to się dla mnie liczy, więc na razie jest praca, jak przyjdą medale, to też będę to rozgłaśniać. Dobrze, ale ja jeszcze muszę cię pomęczyć o ten plebiscyt. Oczywiście bardzo szanuję takie podejście, choć nie ukrywam, że ja na przykład media społecznościowe lubię, ale każdy jest inny i to jest fajne. Czy wiesz, że nie wszystkim ten wybór ludzi przypadł do gustu? Między innymi popularny dziennikarz Krzysztof Stanowski nie zgadza się z tym wyborem. Napisał na Twitterze: pewnie super dziewczyna, czyli pozytywnie. Ale o co chodzi w tym plebiscycie? Dlaczego nie można głosować na piłkarzy Legii? Są zbyt popularni jak na plebiscyt na najpopularniejszego sportowca? Czy według ciebie ich osiągnięcia, czyli bycie w ekstraklasie, jeżeli chodzi o zeszły sezon, zasługują na ten plebiscyt? I co uważasz o tej opinii w ogóle? No może zacznijmy od tego. Tak, jestem super miła. Nie wiem, jakby zobaczył mnie na boisku... przepraszam, super dziewczyna, nie miła. Jakby zobaczył mnie na boisku... Super fajna. Okej, no to źle. Bo już chciałam powiedzieć, że jakby zobaczył mnie na boisku, to by nie stwierdził, że jestem miła. To jest chyba ostatnie, co moje przeciwniczki mogą o mnie powiedzieć. Tak naprawdę z tego, co później się dowiedziałam, to w tym plebiscycie też liczyłyś właśnie medal na Mistrzostwach Europy, więc jakby to była impreza rangi narodowej i my ja zdobyłyśmy tylko dodam, ten... przepraszam Klaudia, że aby wziąć udział w tym plebiscycie, trzeba było przedstawić wyniki sportowe. Ty je miałaś, piłkarze ich nie mieli, umówmy się. Miałam, szczycę się tym, tutaj z dziewczynami zrobiłyśmy dobrą robotę, zdobyłyśmy medal i jeżeli to ma być sposób, żebyśmy koszkówka 3x3 i koszkówka w ogóle została rozgłośniona też damskiej wersji, to jestem za tym. Biorę te negatywne komentarze, biorę je, nie ja ważne, je wezmę. Jak się mówi, ważne, żeby mówiono, tak często... Często to słyszałam, ale czyli dla ciebie to nie są w ogóle krzywdzące komentarze. Czy jednak na początku poczułaś, że jest ci po prostu normalnie w świecie przykro? Tak, właśnie to szczerze było mi przykro. Mhm. Natomiast też mam ten taki kręgosłup moralny, to może źle też zabrzmiało. Natomiast próbowałam sobie to podejść w drugą stronę. Tak. Nie zawiniłam w żaden sposób. Ja zajmuję się swoją pracą, zajmuję się zdobywaniem medali, tak jak widać. Też ciężko pracujemy w ekstraklasie damskiej 5x5. Koszykówka jest popularna, ja nie wiem, tak, o co chodzi. Więc też ja tutaj nie chcę szukać negatywu, porównywać piłki nożnej i koszykówki. Tak. Natomiast przyszedł ten lepszy moment. Zdobywamy medale, nie tylko my jako kobiety, też koszkarze 5x5 super się pokazali na Eurobaskecie, więc czemu się gnębić? Lepiej się promować. Dokładnie, ale ja myślę, że i tak to pójdzie w dobrą stronę. Jeżeli wspomniał o was w swoich programach, to myślę, że będzie was więcej, może się przekonasz do tego. Właśnie chciałam tylko powiedzieć, że tak jak zostało wspomniane, jestem mało, może według pana Stanowskiego, mało popularna, no to dzięki jego jakiejś reklamie stałam się trochę bardziej, więc może dziękuję. Bardzo dobry przekaz, pozytywnie, dziękujemy za to.
Bardzo się, powiedziałaś, bardzo się też cieszę, że otrzymałam tę nagrodę w Warszawie, gdyż moja cała miłość do sportu zaczęła się właśnie tutaj na boisku w Parku Szczęśliwickim. Cofnijmy się w czasie i opowiedz o tym, jak się zaczęła ta twoja miłość do sportu. Tak, dokładnie. Ja byłam typową młodszą siostrą, która robiła wszystko, co moja starsza siostra, czyli chodziłam za nią. Ona jako dziecko też grała w koszykówkę, chodziła do Parku Szczęśliwickiego. I tak tam i się... I ciągnęłaś się tak, za nią. Więc ja byłam tym jej cieniem. Tak jak grali tam 3x3 czy 4x4, to ja w jakiejś drużynie byłam tym dodatkiem. Ja zaczęłam grać dalej, moja siostra przestała, bo dla niej to było tylko hobby. A z mojego hobby stała się to wielka miłość, potem pasja, później praca. I tak trwa ale do teraz. Ale siostra dalej jest w tej koszykówce, kibicujecie? Nie, tak, jakby jest jednym z moich największych fanów. Ona i jej dwie córki, które też są bardzo ze mnie dumne. Będą więc... koszykarkami? Zobaczymy. Na razie są wielkimi fanami, więc jest mi przemiło. A... Więc tak jak mówię, zaczęło się w Parku Szczęśliwickim. Do tej pory mam wielki sentyment do tego miejsca. W wakacje, jak mam wolniejszy czas, to idę tam po prostu nawet pograć chwilę z chłopakami, więc... Powiedziałaś też, że jest ci bardzo miło, że możesz kontynuować swoją przygodę w Warszawie i grać w Polonii Warszawa. W weekend, z tego co wiem, był 80. mecz twój w barwach Polonii. Jesteś zawodniczką z największą w historii Polonii Warszawa liczbą meczów ligowych. Chyba dobrze czujesz się w tym klubie? Bardzo dobrze się czuję. Już ci wspomniałam trochę wcześniej, jak zaczęliśmy rozmawiać. Parę lat temu był taki moment kryzysowy w moim życiu i wówczas wróciłam do Warszawy i szczerze mówiąc zostałam super przyjęta przez kibiców, przez klub, przez sztab szkoleniowy i koleżanki. I tak co roku powiem szczerze, że jest coraz lepiej. Zaczynałyśmy w pierwszej lidze, później awansowałyśmy do ekstraklasy i teraz jest drugi sezon w ekstraklasie. Bardzo dobrze się tu czuję. Mamy wiernych kibiców, którzy naprawdę... Fakt, że mamy 10 zwycięstw u siebie na boisku, u siebie na sali wskazuje, jak istotni oni są dla nas. Właśnie zawsze wydawało mi się i chyba tak jest, że koszykówka jest taka, że raczej zawodnicy no, nie mają czegoś takiego, że w tym jednym klubie, że aż tak się utożsamiają z tym. No jednak zmieniają często te barwy. No nie oszukujmy się, że jest to trochę biznes. Ty chyba jednak tego aż tak nie czujesz, bo długo jesteś w tym jednym klubie. Przed przygodą tutaj w Warszawie trochę zmieniałam kluby tak. I właśnie pokazuje mi to, że czegoś mi brakowało i tutaj Polonia dała mi takie miejsce, gdzie czuję się bezpiecznie, ale też mnie challenge'uje na każdym stopniu, no bo właśnie to z pierwszej ligi ekstraklasa i jednak mierzymy się jako sportowcy z tym, że chcemy coraz więcej, więc coraz wyższego miejsca oczekujemy po sezonie. A nie chciałaś kiedyś wyjechać za granicę? Miałaś jakieś oferty? Był jeden sezon w mojej przygodzie koszykarskiej, gdzie grałam na Węgrzech, natomiast wróciłam do Polski i jest mi tu dobrze. Czyli po prostu w moich snach wciąż Warszawa, powiem o, to. Tak! Powiem to tak. 5 marca zdobyłyście z klubem brązowy medal w Europejskiej Lidze Koszykówki Kobiet. To jest historyczny moment, ponieważ to jest pierwszy taki medal. I jak to wspominasz, to było całkiem niedawno. I jak w ogóle, może jak świętowałyście ten sukces? Zacznijmy od takich pozytywnych rzeczy. I czy świętujecie z drużyną? Czy jednak skupiacie się na kolejnych rzeczach? Wiadomo, myślę, że w życiu liczy się balans, więc jest czas na ciężką pracę, ale też na świętowanie. Więc oczywiście ten medal bardzo cieszył, natomiast nie powiem, po sezonie zasadniczym miałyśmy 7 zwycięstw, 0 porażek, więc podchodziłyśmy trochę do tego turnieju, że idziemy po złoto. Więc to jest taki trochę gorzko-słodki smak tego medalu. Miałyśmy w środę też kolejny mecz, więc spotkałyśmy się na pewno, ucieszyłyśmy, pogadałyśmy o tym, co zrobiłyśmy źle, ale też szukałyśmy pozytywów. Ale widziałyście w tym medalu bardziej taką motywację, czy takie jednak załamanie, że chciałyście złoto? Cieszyłyście się tym brązem, czy jednak mówiłyście, a szkoda, że nie złoto? Tak trochę nawiązuje... do siebie, bo pamiętam jak na igrzyskach płynęłyśmy z przodu i nagle okazało się, że brąz i dużo kibiców mówiło, że ale one głupie, bo mogły lżej ruszyć i jechać po złoto, ale ja nie chciałam tak myśleć, starałam się cieszyć. Jak wy do tego podchodziłyście? Grałyśmy pierwszy półfinał w sobotę, mecz o trzecie miejsce było w niedzielę. W sobotę był duży niesmak i było po prostu nieprzyjemnie, natomiast już po zdobyciu tego brązu było coś takiego, że
Dziewczyny, słuchajcie, to jest pierwszy medal brązowy w europejskiej lidze. Cieszmy się z tego. Mamy jeszcze czas, żeby się poprawić, no więc szukajmy tych pozytywów. Więc tak. To dobrze. Dobrze, że jeden dzień był potrzebny, żeby zmienić nastawienie. Bardzo się cieszę. Mówiłaś też podczas wywiadu na wspomnianym plebiscycie, że mam nadzieję, że najlepszy mecz przede mną. Jaki byłby ten twój wymarzony mecz? A może czy już zmieniłaś zdanie, ponieważ z tego co wiem, pokonałyście rywalki z Ukrainy 100 do 53 podczas europejskiej ligi. To jest według mnie deklasacja. Tak, natomiast mówiąc o najlepszym meczu swojego życia, mówię o największej imprezie sportowej, jaka istnieje, która jest dla każdego sportowca, myślę, marzeniem i celem. Więc... Czyli o czym mówisz? O Igrzyskach Olimpijskich. Więc tak, czekam na ten mecz. Okay. Myślę, że po drodze jeszcze będzie dużo cudownych meczy i jestem tego wręcz pewna, bo tutaj mamy fajny skład zarówno w 5x5, jak i mam nadzieję w 3x3, który zaraz się zaczyna w sezonie. Więc... Czyli możemy powiedzieć, że najlepsze przed tobą i tego się trzymamy. Odnośnie przegranego półfinału. Wasz trener Maciek Gordon powiedział: dziewczynom na odprawie przedmeczowej mówiłem, że jeśli chcemy udowodnić, że stać nas było na walkę o złoto, to dzisiaj musimy zagrać po prostu bardzo dobry mecz. To było oczywiście po przegranym półfinale. Po takim wyniku szkoda wczorajszego spotkania. Oznacza to, że tamten mecz po prostu przegraliśmy w głowie niż w umiejętnościach. Czy zgadzasz się z tym? I co to znaczy przegrać w głowie? Co zawiodło? Dobrze o tym wiesz, że nie tylko liczy się przygotowanie... Ja teraz jestem dziennikarką. A, przepraszam. Nie zawsze liczy się tylko przygotowanie fizyczne, ale też mentalne. Szczerze nie sądzę, że byłyśmy źle do tego przygotowane zarówno fizycznie, jak i w głowie. Okej. Zastanawiałyśmy się nad tym, co poszło nie tak. Nie chcę tutaj nie zgadzać... Doszłyście do jakichś wniosków? Każda miała swoje przemyślenia... Udało się zwyciężyć, jakby zdobyć brąz, więc jakby... A doszłyście do jakichś wspólnych wniosków? Jeżeli każda, kurczę, miała swoje przemyślenia, no to to chyba mógł być duży bałagan z tego w tej szatni. Trochę był i zostawmy to, co było w szatni, niech zostanie w szatni, tak. Czyli... Próbowałam trochę z tego wyjść. Czyli czasem się kłócicie tak po prostu normalnie w świecie. Obrażacie się, fochujecie? Teraz jak mówimy o sezonie 5 na 5, jest nas 12 dziewczyn w szatni. Tak. Nie da się, nie? Są kłótnie. Ale po kłótni są jest dobry trening? Bo u nas tak było, że jak się pokłóciłyśmy, to kolejny trening był taki trochę w czystej atmosferze. Jak jest, was jest więcej, 3 razy więcej, więc to inna sytuacja. Jak jest u was? Czasem wręcz to napędza, bo jednak nie zawsze się od razu wyklaruje ta sytuacja po tej kłótni, więc czasem jednak te negatywne emocje jeszcze pokazują, jak fizyczny jest ten sport. Miałam pytać o wczorajszą, niestety wyraźną przegraną, ale jak jesteśmy w takiej pozytywnej z Polkowicami atmosferze, chciałabym się spytać o koszykówkę 3x3, w której masz medal. I chciałabym się zapytać, jak ty to łączysz? Wczoraj z mężem dyskutowałam, że reprezentacja 3x3, koszykówka 5x5, mecze ligowe, zgrupowania. Jak? Tutaj mamy to szczęście, że jakby sezony 5x5 i 3x3 tak naprawdę są w odrębnym czasie. 3x3 dzieje się wakacje, a sezon tak naprawdę 5x5 kończymy już zaraz, tutaj pod koniec marca, czy jeżeli gra o medale, to połowa kwietnia. A gdzie wakacje masz? Pomidor. Czyli Klaudia Sosnowska nie uznaje czegoś takiego jak wakacje. Są trójdzionki, coś takiego, które na pewno mi pomagają odpocząć. Na pewno będzie coś takiego, że po sezonie 5x5 będę miała z tydzień, dwa dla siebie i wówczas to postaram się jakoś wykorzystać. A powiedz mi, czy nie jest tak, że jakbyś się skupiła na jednej z tych dyscyplin, byłabyś po prostu lepsza? Czy można to łączyć? Znaczy można, bo jesteś tym przykładem, że można, ale chodzi mi o to, że jakby było w takiej sytuacji, gdybyś się skupiła na jednej tej konkurencji?
Powiem ci tak, że teraz nie ma takiej możliwości, żebym na przykład skupiła się tylko i wyłącznie na 3x3, mhm. więc ja też nie jestem osobą, która się zastanawia, co gdyby. Mhm. Działam tak, też mam swój balans dzięki temu, tak jak rozmawiałyśmy, że jeszcze pracuję i to mi klaruje głowę. Ja też szukam różnych sposobów, żeby się nie spalić w żadnej dyscyplinie, czy to 5x5, czy 3x3, czy gdziekolwiek indziej. I myślę, że udaje mi się to łączyć. I szczerze nie zastanawiam się na razie na tym, czy zostać przy jednej dyscyplinie, przy jednej konkurencji, bo nie mam takiej możliwości. Jak będzie, to wtedy o tym pomyślę. Czyli na pewno. Jest tak, grasz w 5x5 i tęsknisz za koleżankami 3x3, bo już te cię zaczynają denerwować, później grasz w 3x3 i tęsknisz za tymi. I to jest ten balans, czy nie? Powiem tak, że z większością moich koleżanek z drużyny się przyjaźnie, dobrze koleguję, więc no nie mam czegoś takiego, że za nadto potrzebuję dużo czasu, żeby nie spędzać z nimi czasu, bo mnie denerwują. Rozumiem. Wróćmy do tego brązowego medalu z ubiegłego roku. Walka z Hiszpanią, wygrana tylko 3 punktami. Na Instagramie napisałaś: z wami na koniec świata. Czyli... to nie jest tylko sportowa drużyna, tak jak to przed chwilą wspomniałaś. Tak. To są moje orki. Tutaj z tą ekipą stworzyłyśmy naprawdę zgrany team i tutaj też poza boiskiem. No co mogę powiedzieć, przyjaźnimy się. Też znałyśmy się wcześniej, zaczęłyśmy później razem trenować właśnie w 3x3. I... co jest waszym celem na ten rok? Jest parę ważnych imprez rangi mistrzowskiej, więc na pewno będziemy się do tego przygotowywać. Pomimo medalu na Mistrzostwach Europy też mamy eliminację do tegorocznych Mistrzostw Europy. Są Mistrzostwa Świata, są też oczywiście... Mistrzostwa Świata są już pod koniec maja, początek czerwca. Tak, dokładnie. To już za chwilę można powiedzieć. Tak, więc za chwilę zaczynamy przygotowania kolejne. No właśnie, kiedy zaczynacie przygotowania, kiedy się spotkacie i jak to wygląda? Więc spotykamy się już tak w połowie kwietnia. Mhm. I wtedy działamy. Tam myślę, że więcej może ci powiedzieć nasz trener. Ale wiesz, kiedy jechać na zgrupowanie. Tak? Nie jest tak źle. Nie. Tutaj mamy wszystko super rozpisane, więc plan jest, są założenia i będziemy działać. Mówiłaś co prawda już o Igrzyskach Olimpijskich, że to twoje wielkie marzenie, ale w waszej dyscyplinie, w waszej konkurencji tylko 8 drużyn będzie w Paryżu. Jak ciężko będzie zdobyć tę kwalifikację? Bo domyślam się, że ciężko, bo to już jest taka mocna selekcja, żeby tam pojechać. Dlatego już mówię do słuchaczy, że na igrzyska nie jedzie się za darmo. Tak. Oj, na pewno nie za darmo. Więc tutaj dyscyplina 3x3 polega na tym, że też są zbierane punkty rankingowe. Mhm. I dzięki rankingowi. Tak. Jakaś część drużyn się dostaje od razu prosto na igrzyska, a jeszcze później są oddzielne turnieje kwalifikacyjne. Więc tak naprawdę w tym sezonie letnim my zbieramy punkty, które pokażą, czy będziemy od razu zakwalifikowane do igrzysk, czy zakwalifikujemy się do turnieju kwalifikacyjnego. A co bardziej uderzacie, że tak powiem? Na czym bardziej się skupiacie? Na tych pierwszych kwalifikacjach? Widzicie tam swoje szanse? Myślę, że nie byłabym sportowcem, gdybym nie wierzyła w to, że można od razu to osiągnąć, więc na pewno będziemy w to celować. Natomiast ja często powtarzam, ja się skupiam na kolejnym meczu, na tym, żebyśmy go wygrali. Jak będziemy wygrywać wszystkie mecze po kolei, na wszystkich turniejach, na których będziemy, wówczas to się uda. Czyli trochę jak Kamil Stoch, na kolejnym skoku dobrze oddanym. Nie skupiasz się na tym dalekim celu. Powiem ci, że to jest fajne, bo ja długo tak nie potrafiłam. Chciałabym się zapytać też o to, co powiedziała wasza trenerka po medalu. Jeśli popracujemy nad własnymi głowami, stać nas jeszcze na coś więcej. Kolejna osoba ze sztabu, co prawda z drugiej konkurencji, bo 3x3 mówi coś o waszych głowach. To co z nimi nie tak? Czy jest coś z nimi nie tak w ogóle? Szczerze, nie uważam, że coś było z moją głową nie tak i zarówno z moimi koleżankami. A współpracujecie z psychologiem czy z jakimś trenerem, czy raczej nie? Tutaj na razie jest to sprawa indywidualna, że każda, jeżeli ma taką potrzebę, to współpracuje. Natomiast tutaj od nowego sezonu doszły mnie słuchy, że ma być też jeden psycholog, który ma nas czyli dodatkowo. Czyli macie mieć takie spotkania też drużynowe, że tak powiem. Tak to odebrałam, że tak będzie. I jak to do tego podchodzisz?
ja jestem bardzo otwarta na takie rzeczy. Sama też korzystam z pomocy psychologa sportowego, więc... Trenerka też powiedziała, atuty Klaudi, pozytywna energia, dobra gra tyłem do kosza, dobre minięcie, rzut z dystansu, brakuje siły fizycznej. To co teraz, treningi na siłowni? Tak. Zgadzasz się z tym? Tak, myślę, że jednak siła była moim mankamentem, więc po mistrzostwach mocno wzięłam to do serca i dodatkowo jeszcze trenuję na siłowni. A powiedz mi, bo też często podkreślacie to, co już powiedziałeś, że wasza drużyna to kolektyw. Ty jesteś w tej drużynie, z tego co pamiętam, w koszykówce 3x3 od 2019 roku. Jak ta drużyna się zmieniała z perspektywy czasu? I jak się w ogóle buduje taki team? Bo to też chyba nie jest proste. Zacznijmy od tego, że jakby ten sukces to też nie jest sukces nas czterech tylko, bo tutaj powołanych dziewczyn, które zaczynały z nami w 2019, było około 15-16. Na początku miałyśmy też tą możliwość, żeby jeździć na jakieś mniejsze turnieje właśnie czteroma zespołami, trzema, i z tej szesnastki właśnie trenerka musiała wybrać cztery zawodniczki. W pierwszym sezonie oprócz mnie, jakby z tych dziewczyn, które zdobyłyśmy teraz medal, oprócz mnie w zespole to też była Aldona Morawiec, więc my z nią byłyśmy. Dwie koleżanki, które w tamtych latach jeździły na turnieju, już zakończyły przygodę z koszykówką, więc po prostu skład się zmienił. Ale nadal macie z nimi kontakt? Nadal was wspierają? Czy jak to wygląda? Tak. To... Czyli nikt nie ma za złe, że na przykład nie jest w tej ostatecznej czwórce, tak? Wiesz co, szczerze, nigdy do mnie to nie doszło. Natomiast też jest rywalizacja, nie oszukujmy się. No, trenujemy, ona podnosi poziom. Tak, trenujemy i gramy po to, żeby zdobyć, jednak właśnie, żeby być w tym składzie ostatecznym, więc... Natomiast myślę, że to jest zdrowa rywalizacja. Mnie super. Nigdy nikt z tyłu jakby nie wbijał szpilek i nie mówił, że ty się nie nadajesz do tej czwórki albo coś takiego. Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego i przynajmniej fajne. Mam to, nadzieję, że to mi się takiego. Wydaje, że naprawdę to... Jest młoda dyscyplina, zresztą była pierwszy raz na poprzednich igrzyskach. I to jest budujące, że macie tak zdrową rywalizację, która uważam, że podniesie tylko ten poziom, czyli nie będzie brązu, a według mnie będzie złoto, jeżeli tak zdrowo do tego podchodzicie. Ja chciałabym cię zapytać jeszcze o jedną rzecz. Praca i sport. Ty trenujesz, osiągasz sukcesy i jeszcze pracujesz. Jak to połączyć? Ja się pytam i myślę, że wielu sportowców też może o to zapytać. To jest mój balans. Tak jak wspomniałam, nie mam najbliższej rodziny, nie mogę po treningu wrócić do moich najbliższych i z nimi spędzać czasu, idę do pracy i jakby ja się też tym spełniam, więc po przegranym meczu nie skupiam się tylko i wyłącznie na tym meczu, wiadomo, że analizuję też ten mecz, ale następnego dnia idę do pracy i muszę się na tym skupić, więc cieszy mnie to, że dała mi zarówno praca, jak i klub tutaj 5x5 tą możliwość, że mogę przychodzić na treningi wieczorne i jakby to się nie gryzie, więc... Czyli możesz, że tak powiem, zmienić to środowisko i od razu odciąć się od tego, co się dzieje w danym otoczeniu. Tak, dokładnie. To jest ten moment chwilowego odsunięcia się. Czy to... Wiesz, ja uważam, że to w ogóle jest mój ale ogromny... Ale masz dwie drużyny poniekąd. Tak, ale jest to... Ja uważam, że to jest mój ogromny plus, bo czasem jest jednak tak, że wychodzę z tej pracy wkurzona, bo coś się działo, czegoś nie... jakby nie do końca jestem z siebie zadowolona i idę na trening i mam to możliwość, żeby tam się pokazać z lepszej strony, w innym środowisku. Są momenty tak jak dzisiaj, że wczoraj zagrałyśmy bardzo słaby mecz, a teraz zaraz idę do pracy, więc mogę się spełniać w tym... A oglądają ludzie tak, z pracy twoje mecze? Oglądają, wspierają, zawsze kibicują, jak są wygrane, gratulują, więc są dużym wsparciem. To po przegranej nie dadzą ci dzisiaj więcej obowiązków? Może będą chcieli mi wyczyścić głowę. Oby i tego się trzymajmy. Klaudia, dziękuję ci przede wszystkim za rozmowę. Gratuluję ci przede wszystkim medali, ale też tego tytułu, bo to pokazuje kobieta najpopularniejszym sportowcem Warszawy, koszykówka. Bardzo, bardzo się cieszę i mam nadzieję, że spotkamy się tutaj już po Igrzyskach Olimpijskich. Bardzo dziękuję za spotkanie i do zobaczenia.